Przed fasadą Starego Pałacu Królewskiego od strony Placu Konstytucji znajduje się grób nieznanego żołnierza. Pomnik został wykonany w latach 1929-1930. Składa się on z kilku elementów. Centralna płyta przedstawia umierającego hoplitę. Jest to marmurowa kopia starożytnej steli nagrobnej zachajskiej świątyni z wyspy Eginy. Wyobrażony został na niej umierający hoplita, który opiera się o kamień przyodziany jedynie w swój hełm. Po bokach płaskorzeźby umieszczono cytaty z mowy pogrzebowej Peryklesa. Po lewej jedno łóżko jest noszone puste, pozostawione dla nieznanych. Zaś po prawej stronie wyjątkowego człowieka każde miejsce jest dobrym miejscem pochówku. Po bokach umieszczono tarcze z brązu wraz z nazwami miejscowości, które upamiętniają miejsce walki Greków, począwszy od wojny narodowo-wyzwoleńczej w latach 1821-1829 po dzień dzisiejszy. Tak więc monument upamiętnia wszystkich żołnierzy greckich, którzy polegli w służbie ojczyźnie na przestrzeni wieków. Obecnie podczas różnych uroczystości państwowych politycy składają wieńce właśnie pod tym pomnikiem. Wartę przy grobie nieznanego żołnierza pełnią oglądani na filmie Evzones. Evzones to elitarna jednostka wojskowa pełniąca funkcję gwardii prezydenckiej. Nazwę Evzoni lub Evzones tłumaczyć możemy jako dobrze wyposażeni. Gwardziści zwani są także Solidades. Pełnią służbę honorową przed ważnymi budynkami na terenie całych Aten. Evzoni powierzoną służbę pełnią przez całą dobę, a o każdej pełnej godzinie następuje zmiana warty. Najbardziej uroczysta ceremonia ma miejsce w niedzielę o godzinie 11 wraz z muzyką orkiestry wojskowej i przy udziale 120 gwardzistów. Gwardziści zachwycają nie tylko strojem, ale przede wszystkim krokiem marszowym charakterystycznym dla ich jednostki. Precyzyjnym, dostojnym i eleganckim. Ich dzisiejszy strój nawiązuje do ubioru noszonego przez kleftów, partyzantów z regionów górskich z czasów wojny o niepodległość i sięga korzeniami czasów króla Ottona. W skład stroju wchodzi fustanella, czyli krótka spódniczka tradycyjnie składająca się z 400 plisów. Każda jedna plisa na pamiątkę roku okupacji tureckiej. Dalej wełniane pończochy oraz buty z zawiniętym noskiem, na przedzie których umieszczony jest duży pompon. Następnie uniform, a na codzienną służbę o barwie popielatej, na wyjątkowe dni w kolorze białym. Na specjalne okazje elementy ubioru są bardziej eleganckie. Występuje także zróżnicowanie na strój letni i zimowy. Aby zostać przyjętym w poczet tej reprezentacyjnej jednostki, należy być dobrze zbudowanym, wysokim mężczyzną ponad 1,87 m wzrostu, a nade wszystko wykazać się posiadaniem odpowiednich cech charakteru. Evzoni istnieją od czasów wojny o niepodległość, czyli 1824 roku. Natomiast elitarną jednostką wewnątrz armii greckiej stali się w roku 1864. Jest ich 200. Ich koszary znajdują się na tyłach parlamentu przy ulicy Heroda Attyka. Poddawani są oni specjalnemu szkoleniu. Oprócz tego podstawowego,
Dodatkowy miesiąc poświęcają na wyszkolenie się w umiejętności stania nieruchomo przez godzinę służby. Nie ruszają się nawet w momencie, gdy padają w ich kierunku różne przedmioty oraz w samej ceremonii zmiany warty. Dla każdego żołnierza w służbie tej elitarnej jednostce jest wielkim zaszczytem i zarazem bramą do kariery zawodowej.